kochani, jesteśmy tutaj jak co piątek, ponieważ żywy Bóg dotknął naszego życia. Żywy Bóg! I nie stało się to przypadkiem. Każdy z nas, który będzie dzisiaj mówił swoje świadectwo i poselstwo do was, spotkał się z żywym Jezusem Chrystusem. Nie przez przypadek, tylko przez to, że każdy z nas zawołał. Ja to zrobiłam 21 lat temu. 21 lat temu spotkałam się z Jezusem Chrystusem, ponieważ będąc ateistką, odważyłam się zawołać o prawdę, odważyłam się zawołać: Boże, jeśli Ty jesteś, to ratuj moje życie, to ratuj mnie z miejsca, do którego się doprowadziłam, ratuj mnie, Boże. Tak zawołałam, ponieważ kiedyś, tak jak ja dzisiaj wam, ktoś mi powiedział, że Jezus jest żywy, że Jezus to Bóg, że On naprawdę umarł na krzyżu za człowieka, za każdego człowieka, za ciebie, nie za masy, nie za tłumy, nie za jakieś religijne zgromadzenia. On umarł tam za ciebie, ponieważ to była jedyna droga, żeby po Jego zmartwychwstaniu przyszedł tutaj Duch Święty i żebyś ty dzisiaj, chodząc po tej ziemi, mógł przyjąć Ducha Świętego do swojego wnętrza. Ja wiem, że masz obraz Boga, niezależnie od tego, czy w Niego wierzysz, czy w Niego nie wierzysz, to masz jakiś obraz Boga. Zbudowała to w tobie kultura, religia, zbudowały twoje zranienia i doświadczenia, twoje obserwacje, zbudowały jakiś obraz Boga. Ale ten obraz Boga to nie jest Bóg. Ten obraz, który nosisz w sobie i jest wykrzywiony, to jest tak, jakbyś miał jakąś opinię o drugim człowieku, tylko z pogłosek o nim, tylko ze zdjęć, tylko z Facebooka i nie znał go osobiście. Ten człowiek może być zupełnie inny niż to, co o nim myślisz. Ale nie przekonasz się, dopóki nie poznasz Go osobiście. I tak samo jest z Bogiem. Każdy z was ma jakiś obraz. Każdy z was zbudował w swojej świadomości jakiś obraz. Niezależnie od tego, czy dzisiaj masz wywalone na Boga, czy nie, czy myślisz, że w Niego wierzysz, to masz jakiś obraz. Tylko pytanie, czy Go poznałeś osobiście. Ja ci dzisiaj mówię, że można Go poznać osobiście, ponieważ to jest zmartwychwstały. Ja się z Nim spotkałam. Mam dowód. Mam na dowód. 21 lat temu byłam zupełnie innym człowiekiem, a w momencie spotkania z Jezusem Chrystusem narodziłam się na nowo i stałam się zupełnie inna w środku. W jednej chwili nie wypracowałam sobie tego. Nie wypracowałam sobie tego. Zmieniła się kompletnie moja natura, bo to właśnie o to chodzi, że człowiek, który jest oddzielony od Boga przez swój grzech, czyli wewnętrzny błąd, który w nim panuje, po prostu nie możesz mieć z nim żadnego kontaktu, dopóki nie jesteś od niego oddzielony, dopóki nie zdecydujesz z własnej nieprzymuszonej woli, że chcesz go poznać takim, jakim on jest, to on ci się nie objawi, bo nie ma jak, nie ma jak. On szanuje twoją wolę, on nie złamie twojej woli. On nie jest czarownikiem, on nie jest uzurpatorem, to nie jest terrorysta. To jest Bóg, który w ten sposób okazał miłość człowiekowi, że przyjął na siebie konsekwencje błędu, przyjął na siebie konsekwencje grzechu, który ty popełniłeś. Ale tak naprawdę twoją pustkę wewnętrzną, czyli egocentryzm, może zmienić tylko i wyłącznie spotkanie osobiste z Jezusem Chrystusem. Tylko to spotkanie sprawia, że człowiek z pustaka staje się pełny. Tylko to spotkanie sprawia, że zaczynasz żyć pełną parą. Że w środku, zamiast tej pustki, zamiast tego miejsca nienasycenia, pojawia się żywy duch. Kiedy rozpoznasz tą pustkę i rozpoznasz, że On jest, że Bóg jest i że potrzebujesz w ogóle ratunku, że potrzebujesz zbawienia, jeśli zawołasz do Jezusa Chrystusa, doświadczysz ratunku, doświadczysz zbawienia.
to zbawienie polega na tym, że narodzisz się na nowo. Do Twojego wnętrza przyjdzie Duch Święty i zupełnie odmieni Twojego ducha. Staniesz się żywy w środku. Żywy, spełniony, kochany, zabezpieczony na wieczność. Połączony z Nim na wieczność. To jest prawda Ewangelii. To nie są pierdoły. Pierdoły to są dla Ciebie, ponieważ Ty tego nie doświadczyłeś. Jesteś teoretykiem i taka jest prawda, a ja jestem praktykiem. Ja sprawdziłam, czy Bóg jest. Odważyłam się zawołać do Jezusa Chrystusa, a Ty teoretyzujesz. Jest pełno teoretyków, jest pełno dyskutantów, a niewielu sprawdza prawdę, niewielu dociera do źródła. A ja Ci dzisiaj mówię, że możesz dotrzeć do źródła. Że możesz po raz pierwszy nie być powierzchowny, ale zawołać do tego Boga i wypróbować moje słowa, ponieważ moje słowa mają pokrycie. Boga, wypróbuj moje słowa, zawołaj do Boga prosto z serca, na poważnie, bo On tam na poważnie oddał za Ciebie życie. Na poważnie przekonaj się, czy mówię prawdę. Na poważnie potraktuj te słowa. Myśl o tym, że jesteś wieczny. Myśl o tym, że dzisiaj, o ile jesteś oddzielony od Boga, idziesz do piekła. Nie dlatego, że On jest mściwy, tylko ze względu na swój własny wybór. Bo tylko ze względu na swój własny wybór albo wskazujesz się na piekło, albo wybierasz niebo. Do Królestwa Bożego mogą wejść ci, którzy uznają Jezusa za Króla. To jest jasne, to jest logiczne. Inaczej nie jesteś dzieckiem Bożym, jeśli się nie narodzisz z Jego Ducha, jeśli nie zawołasz do Niego w realny sposób.